Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Przechodzimy dzisiaj do kolejnego zestawienia z polecanymi laptopami do gier na miesiąc lipiec 2024. Takie zestawienia z polecanymi laptopami do gier trwają na moim kanale już od ponad 6 lat, więc kawał czasu i co miesiąc sprawdzam dla Was, aktualizuję od tylu lat, jaki laptop najkorzystniej kupić, w jakim budżecie, w jakiej cenie, żeby też nie zrobić jakiegoś błędu. Na start, zanim przejdziemy jeszcze do tego zestawienia, zawsze te kilka najważniejszych informacji, jakie mówię zawsze na początku filmu, które mogą się przydać. W tym filmie znajdziecie laptopy do gier, natomiast jeśli szukacie laptopa do innych zastosowań, na przykład jesteś studentem, architektem, szukasz laptopa do zastosowań domowych, nie wiem, producent muzyki itd., wiadomo, że każdy ma inne wymagania, no to możecie do mnie napisać, doradzić się mnie, jaki laptop kupić pod Wasze inne zastosowania, w Waszym na przykład konkretnym budżecie. Ja Wam wtedy doradzę prywatnie, jaki laptop ja na Waszym miejscu bym wtedy wybrała. Żeby się ze mną skontaktować, wchodzicie w moją stronę internetową www.sandramyślnikm.pl, zakładka wybór laptopa, no i niżej musicie wypełnić ten formularz kontaktowy, tak? Czyli przede wszystkim Wasz e-mail, czy ma ten laptop mieć system Windows, czy nie, zastosowanie laptopa, co od niego wymagacie, no i budżet na zakup. Wiadomo, że dobrze byłoby określić też, ile jesteście w stanie maksymalnie wydać na taki laptop. Wtedy ja Wam odpiszę na Waszego maila, który tutaj podacie, wysyłając Wam najlepsze modele laptopów pod Wasze wymagania. Jeśli natomiast rozważacie, czy kupić komputer stacjonarny, czy jednak laptop, to zawsze komputer stacjonarny jest wydajniejszy w danej cenie, więc wtedy możecie też wejść na moją stronę, tutaj zakładka zamów komputer i wiadomo też, że od lat składam komputery stacjonarne pod Wasze różne zastosowania, wymagania, czy na przykład też, żeby był cały biały z LED-ami i tak dalej, wszystko da się zrobić, więc też tutaj możecie ten formularz wypełnić. Nie, jednak ten film nie jest o stacjonarkach, tylko o laptopach, więc przechodzimy dalej do istotnych informacji. Wszystkie laptopy z dzisiejszego zestawienia, linki do nich znajdziecie w komentarzu, ale także w opisie pod tym filmem. Żebyście też nie musieli ich szukać, wystarczy po prostu kliknąć w opis filmu i tam macie bezpośrednie skierowanie do linków, do laptopów, które dzisiaj omówimy. Natomiast jeszcze jedna rzecz. Jeśli większość w ogóle laptopów, które polecam od zawsze, nie mają systemu Windows, dlatego że taki system Windows wgrany fabrycznie już w laptopie sprzedawany, to jest zazwyczaj doliczona cena fabrycznie przez producenta już około 500-600 zł więcej, więc no jest to duża cena i w cenie na przykład takiego laptopa bez systemu lub systemem możecie mieć już lepszy procesor, tak, czy lepszą kartę graficzną, więc warto zawsze mieć mocniejszy sprzęt, a laptop kupić sobie bez systemu, tym bardziej, że wygranie systemu Windows 11 to jest kwestia kilkunastu minut, w zależności też jaką macie prędkość internetu. No i taki system możecie sobie kupić legalny za 107 zł, czy na przykład Windows tutaj Pro za 130 zł, a nie za te 600 zł, które dolicza sobie no, producent laptopa, więc to jest też taka na marginesie informacja. Linki do tych Windowsów też są w opisie po tym filmie. Filmem zawsze je od miesięcy polecam, więc też bardzo dużo ludzi je kupuje. No i pamiętajcie, że wgrywając samemu system Windows 11 na Waszym laptopie, też może musicie sobie tam sterowniki, tak, poinstalować, jest to też banalnie proste, ale jeśli ktoś nie wie, jak to zrobić, to podrzucam w opisie nadal, na samym końcu w opisie znajdziecie link do takiego poradnika, który też sama nagrałam, jak zainstalować system na Waszym nowym systemie Windows 11 na laptopie, wszystkie sterowniki, więc też to tam pokazałam krok po kroku. A teraz już przechodzimy do tego właściwego zestawienia, czyli jaki laptop najbardziej opłaca się kupić w lipcu 2024. W budżecie do 3000 zł w tym momencie można wyrwać naprawdę bardzo fajne, ale też wydajne w swojej cenie modele laptopów, ponieważ 3000 zł jest to minimum, jakie trzeba dać, żeby w ogóle mieć laptop nowy, oczywiście nowy, do grania. No i teraz tak, tutaj wybrałam dwa modele laptopów, MSI Bravo 15, który też był w zeszłym miesiącu, ale także nowy model, znaczy nowy do 3000 zł, ponieważ on wcześniej był droższy. Jego cena w tym momencie spadła do bardzo atrakcyjnej, do 3000 zł, więc w tym momencie też dodaję tego Acer Nitro 5. I teraz tak, skoro dodałam dwa modele laptopów, no to dla jednych być może lepszy będzie właśnie MSI Bravo 15, dla innych Acer Nitro 5. Natomiast od razu zaznaczam, że wydajniejszy jest Acer Nitro 5, dlatego że jeszcze do niedawna na RTX 3050 w tym modelu laptopa był za około 3700 zł. W tym momencie ten laptop jest do 3000 zł, czyli około 700 zł. Taniej, w zależności od sklepu, czasami ten laptop był za 3,5, 3700, natomiast w tym momencie jest to tylko 3000 zł, a jest to stosunkowo nowy model laptopa.
Także w tym właśnie Acerze Nitro 5 jest RTX 3050, który ma TGP moc tej karty graficznej do 65 W, całkiem wysoko, chociaż nie najwyżej. 16 GB i fajne jest to, że w tych obu laptopach jest 16 GB, są to DDR już 5. DDR 5, które mają też najwyższe taktowanie w tych laptopach gamingowych, czyli 5600 MHz, więc naprawdę dobra wiadomość w tak tanim laptopie, tak szybkiej kości RAM, ponieważ zazwyczaj tutaj byśmy oczekiwali, że będzie 4800 MHz. Do tego w tych obu laptopach jest ten sam procesor, Ryzen 7535HS i też jest to wydajny procesor, 106 rdzeni, 12 wątków. Ten procesor też bardzo często występuje nawet w takich laptopach za 4500 zł, a zobaczcie, że tutaj do 3000 zł. Nadal on jest, więc naprawdę jest to świetna opcja i ponad wszystkie inne procesory w tym budżecie jest to po prostu najwydajniejsza opcja. Oczywiście w tych obu laptopach jest SSD 512, tutaj dokładnie to samo, więc fabrycznie 512, aczkolwiek tutaj w Acerze Nitro 5 jeszcze możliwość jest dorzucania kolejnego dysku na złączone dwa PCIe, jeśli byście chcieli w przyszłości. Oba te laptopy też mają matrycę 144 Hz, jednak jeden i drugi laptop nie ma 100% pokrycia palety barw sRGB, zresztą tego bym nie oczekiwała w tak tanim laptopie. No i przechodzimy do karty graficznej, ponieważ też to jest taka największa różnica, jeśli chodzi o te laptopy. Tak jak mówiłam, Acer Nitro 5 ma RTX 3050, TGP 65 W. Tutaj natomiast jest Radeon RX 6550M. No i ta karta graficzna jest oczywiście odrobinę słabsza od właśnie tego RTX 3050. Właściwie ten Radeon RX 6550M to jest bardziej taki odpowiednik RTX-a 2050. Tutaj mamy 3050, więc karta znacznie wydajniejsza. Więc zdecydowanie, tak jak mówię, ten Nitro od razu bierzcie, jak zastanawiacie się nad laptopem nowym do 3000 zł, to od razu ze startu można zamawiać ten laptop, nic mocniejszego po prostu nie znajdziecie w tej cenie. Ten MSI Bravo 15 nadal jest to świetny model, też się sprawdzi, tutaj mamy też nowe złącza, USB-C z DisplayPortem, możliwe podpięcia sobie tutaj na przykład monitora 165-240 Hz, nie ma problemu. Jeśli chodzi o tutaj o właśnie Acera, jest dokładnie to samo, mamy też 3 sztuki zwykłego USB, tutaj jest 2 sztuki, ale jedna wolniejsze USB, czyli tutaj mamy USB 3.2 pierwszej generacji szybsze, tutaj jest USB 2.0, czyli te wolniejsze. Też oba te laptopy mają HDMI w standardzie 2.1. No i jeszcze tak, podświetlenie klawiatury, ponieważ ten Acer Nitro 5 ma tylko i wyłącznie białe podświetlenie, a tutaj tylko i wyłącznie w MSI jest niebieskie, więc tak to też wygląda, wizualnie być może niektórym będzie pasował bardziej ten model, niektórym ten. Podsumowując, jeszcze raz te dwa laptopy. Tutaj MSI Bravo 15, ja bym go zamawiała w momencie, kiedy na przykład od razu ta promocja się skończy, czy już nie będzie możliwy dostępny ten Acer Nitro 5, więc wtedy rozważcie Bravo 15, ponieważ nadal jest to świetny model laptopa, opłacalny w swojej cenie, natomiast zdecydowanie bardziej, głównie poprzez kartę graficzną, wygrywa właśnie RTX 3050. Do 4000 zł wybrałam dwa modele laptopów, Asus TUF Gaming A15, bardzo dobrze znany model, dokładnie to samo jest o Nitro 5, więc po prostu te dwa modele występują w wielu, wielu różnych konfiguracjach. I te dwie, które znalazłam konfigurację właśnie tego Asusa tutaj widocznego, ale także tutaj, to najmocniejsze warianty, które po prostu znalazłam, więc teraz o nich opowiem więcej. Jeśli chodzi o Asusa TUF Gaming, przede wszystkim tutaj zauważcie, że od razu rzuca się w oczy procesor, dokładnie ten sam, który był w dwóch wariantach laptopów, które prezentowałam poprzednio, czyli tych do 3000 zł. A mimo wszystko tutaj ten procesor jest, jest to nadal 6 rdzeni, 12 wątków. Tutaj jest i5 12 generacji, dokładnie 12450H. Jest tutaj 8 rdzeni i 12 wątków, chociaż te 8 rdzeni jest rozdzielone na Picore i Core. I teraz tak, który z tych procesorów na start jest wydajniejszy? Czy właśnie ten Ryzen, czy ten Intel 12 generacji? Tak, o 8-10% jest wydajniejszy właśnie ten Ryzen, czyli tutaj ten Asus TUF Gaming na start, można powiedzieć, nieco wygrywa. Następna rzecz jest taka, że mamy tutaj też 32 GB. Tutaj w Acerze Nitro jest 16. Oczywiście tutaj w Acerze można dłożyć w przyszłości RAM też do tych 32 GB, nie ma żadnego problemu. Natomiast ten Asus fabrycznie po prostu już ma pełen komplet tego RAMu, tak więc nie będziemy musieli się tutaj zastanawiać, czy na przykład za rok, czy dołożyć RAM, czy nie, czy kupić, a takie ramy też kosztują kilkaset złotych, więc ten po prostu laptop jest bardziej gotowy na start. Jeśli chodzi o możliwość dołożenia dysków, ponieważ jak widać jeden i drugi laptop ma 512, no to w jednym i w drugim laptopie możecie sobie dołożyć dodatkowy dysk, także
liczy się ten na złączu M2 PCI, czyli ten najszybszy dysk SSD M2. Można sobie tutaj dołożyć. Dokładnie to samo jest w Asusie. Można sobie dołożyć na przykład 1 TB, jakbyście chcieli na przyszłość. Jeden i drugi laptop ma matrycę IPS i teraz tak, różnice między nimi są takie właściwie niewielkie, że Acer Nitro 5 ma matrycę, która ma 165 Hz i 300 nitów jasności, czyli nieco jaśniejsza matryca i wyższa częstotliwość odświeżania. Natomiast Asus ma nieco ciemniejszą i też 144 Hz, ale no jednak różnica 144 a 165 jest tak niewielka, że nawet różnicy się nie da, uważam, zauważyć. A już testowałam wszystkie monitory. Miałam do testów od 144, które wychodziły wiele lat temu. Miałam też, sama korzystam tutaj w studiu 100 Hz. Mam tutaj obok monitor 75 Hz, tam jest 60 Hz, w domu mam 360 Hz, miałam 240 Hz Alienware'a, więc tych monitorów naprawdę już dużo przeszłam i szczerze mówiąc nie widzę różnicy żadnej praktycznie powyżej 144 Hz, więc tak to wygląda. I teraz tak, teraz przechodzimy do karty graficznej, chociaż jeszcze o matrycy powiem to, że jedna i druga matryca ma tutaj 100% pokrycia palety barw sRGB, więc mimo, że właśnie ten Asus ma tą ciemniejszą matrycę, to nadal jest tutaj pełne pokrycie palety barw, więc jeśli chodzi o kolory, to naprawdę będzie tutaj każdy zadowolony w jednym i w drugim laptopie. No i zaleta właśnie Asusa, ale także Nitro jest to, że producent daje tutaj, oczywiście nie do wszystkich modeli, więc trzeba być uważnym, ja linkuję te z najwyższą mocą, więc tutaj jest 140 W TGP, czyli najwyższa moc do tej karty graficznej, jaka jest na rynku. Dokładnie to samo jest tutaj, 140 W do tej karty graficznej. Wiadomo, że jest to współdzielone z procesorem 115, natomiast 144 to jest najwyższy wariant, tak jak mówię, najmocniejszy, nie, bez żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o kartę graficzną. Jeden i drugi laptop ma też bardzo dużo złącz. Jeśli chodzi tutaj, teraz patrzymy Asusa, no to widać, że jest też USB-C, ale z różnymi funkcjami. Tutaj możemy jeszcze dodatkowo sobie do tego USB-C monitor podpiąć, na przykład 240 Hz, nie ma żadnego problemu. I obsłuży ten USB-C obraz, ponieważ jest DisplayPort. Tutaj natomiast jest DisplayPort, ale jeszcze możliwość ładowania urządzeń. Jeszcze jest dodatkowo HDMI, więc sami widzicie, że po prostu w takim laptopie można też sobie dużą ilość urządzeń podłączyć. Jeśli chodzi jeszcze o klawiaturę, ponieważ ten Asus na tych grafikach zawsze ma taką klawiaturę jakby ceglaną, pomarańczową, czerwoną i nie jest to na stałe. Można sobie ten kolor bezpośrednio zmienić na jakikolwiek chcecie. Jest też aplikacja dedykowana pod laptopy Asus, dokładnie jeśli chodzi o Nitro, tutaj NitroSense, więc w tym laptopie też jest klawiatura wielokolorowa. W jednym i w drugim laptopie możecie sobie właśnie tą klawiaturę dowoli ustawić. Teraz jeszcze taka inna rzecz. Jeśli chodzi o ten TUF, Asus TUF, jeśli gracie typowo w CS-a, no to ja bym sugerowała jednak ten model laptopa CS2, gra, która no jednak wymaga wyższej częstotliwości odświeżania obrazu, ale także jak najniższej responsywności od matrycy. I tutaj jest tylko 3 milisekundy, to jest bardzo nisko jak na laptop. Tutaj jest to dużo wyższe w okolicach tych 17 milisekund. Jest to nieodczuwalne oczywiście przy innych jakichkolwiek grach, ale jednak taką delikatną przewagę tylko w grze CS2 możecie odczuć. Do 5000 zł wybrałam dwa modele laptopów, które w zasadzie się powtarzają od kilku miesięcy, ale nadal no, po prostu nie ma nic wydajniejszego od nich, więc tak to wygląda. Pierwszy wybór do 5000 zł jest to MSI Bravo 17, drugi alternatywnie dobry jest to Asus TUF znowu A15, więc widzicie, że ten Asus TUF A15 występuje w wielu, wielu różnych konfiguracjach, to samo zresztą będzie przy okazji Acera, których też jest bardzo, bardzo dużo różnych konfiguracji z różnymi procesorami i kartami graficznymi. Teraz tak, MSI Bravo, dokładnie te dwa laptopy mają ten sam procesor, więc tutaj różnic nie ma żadnych. Zobaczcie, że jest tutaj Ryzen 7735HS, dokładnie to samo jest tutaj. Jest to 8 rdzeni już, poprzedniki wszystkie od AMD, które pokazywałam w tym filmie, miały 6 rdzeni, tutaj mamy już 8 rdzeni i 16 wątków. Więc procesory mamy w tych obu laptopach takie same. Mamy tutaj też w MSI-u 16 GB o najwyższym taktowaniu 5600 MHz. Tutaj niestety Asus dał wolniejsze kości, czyli 4800 MHz. Nadal jednak wiadomo, że są to ramy DDR5. No i przy okazji tych ramów jest to oczywiście lepsze, ponieważ zawsze to jakoś tam odrobinę zwiększa tą wydajność tego procesora, kiedy są te kości szybsze. Czyli tutaj w MSI mamy 5600, kości szybsze, tutaj wolniejsze. Jeśli chodzi natomiast o karty graficzne, to tutaj odrobinę na korzyść dla Asusa, ponieważ Asus ma zawsze ten wariant karty graficznej najwydajniejszy, czyli jest tutaj już lepsza karta graficzna względem wszystkich poprzedników, bo mamy RTX 4060,
Tutaj jest nadal 4060, ale tutaj jest TGP, czyli moc tej karty graficznej niższa, ponieważ to jest 105 W, a tutaj mamy 140 W dla tej karty graficznej. Więc jeśli zależy Wam stricto na jak najwyższej wydajności typowo w grach, to ten Asus będzie nieco lepszym wyborem. I teraz tak, jeszcze jedna taka uwaga, w tym Asusie oczywiście można dołożyć jeszcze jeden dysk na złączony 2 PCI, ponieważ fabrycznie jest tutaj 512. Dokładnie to samo można zrobić tu, czyli dołożyć sobie dysk, chociaż fabrycznie tutaj jest 1 TB, więc mamy większy dysk. No i teraz tak, w tym Asusie praktycznie reszty nie będę omawiać, że na przykład klawiatura tak jest na wiele kolorów, czy czas reakcji matrycy, ponieważ to już mówiłam przy okazji poprzednika 15, to się nic nie zmieniło. Natomiast zauważcie jedną rzecz, że w tej cenie 4800, która jest bardzo atrakcyjną ceną, dlatego właśnie tutaj z tego sklepu to linkuję Wam w opisie, ponieważ jest w tej cenie jeszcze Windows 11 Home. Tak jak mówiłam, taki system Windows 11 Home wgrany już fabrycznie w takim laptopie przez producenta, licencja przypisana, no to jest to też cena około 500-600 zł, więc ten laptop tak naprawdę, no powiedzmy, że te 6200 kosztuje około, więc tym bardziej jest to bardzo atrakcyjna cena, a zwłaszcza, że mimo wszystko patrząc czy nie patrząc, że ten system już tutaj jest, to i tak nadal jest to najwydajniejszy laptop, mimo że są inne modele, które na przykład nie mają systemu w tej cenie, a nadal mają gorsze specyfikacje. Na plus jeszcze dodam do tego Asusa matrycę, ponieważ ten Asus ma te 100% pokrycia palety barw sRGB, tego nie ma w MSI-u. To jest też laptop większy 17 cali, tutaj mniejszy 15,6. Więc widzicie, że tych różnic jest sporo. Procesory mamy te same, karty graficzne bardzo zbliżone, chociaż mocniejszy nieco wariant jest w Asusie. Tutaj mamy też mniejszy dysk, 512, jednak można sobie rozbudować, na przykład dołożyć tutaj, tak, nie ma żadnego problemu, 1 TB w przyszłości byście chcieli dołożyć, można. Tutaj jest już 1 TB i też jeszcze można dołożyć kolejny dysk w przyszłości. Oba te laptopy mają 144 Hz, jednak tutaj nie ma 100% pokrycia palety barw sRGB. No i też oba te laptopy mają wielokolorowe podświetlenie klawiatury. Tutaj też jeszcze matryca jest większa, 17 cali, to jest mniejsza 15,6. Który z tych laptopów jest lepszy do gier? To zależy. Jeśli Wam zależy tylko i wyłącznie czysto na wydajności, ja bym brała tutaj Tufa poprzez nieco mocniejszy wariant karty graficznej, no i też ładniejsze kolory matrycy 100%, natomiast to jest znowu matryca większa. I też dla niektórych graczy być może jest to kluczowe, że liczy się dla nich komfort grania, czyli typowa matryca, żeby była większa. Zależy też, jak jesteście przyzwyczajeni, jeśli wcześniej mieliście laptopa 17 cali, to na pewno 17 cali ja bym znowu wybrała, bo wtedy ciężko przejść na coś mniejszego. Natomiast jeśli wcześniej mieliście 15 czy 16 cali, to nadal możecie mieć 15,6 cala, tak jak tutaj jest. I zapewne Wam to pasuje, ponieważ wcześniej też pracowaliście, czy mieliście taki laptop do grania. Tak to wygląda, różnice między nimi są, więc każdy tutaj będzie mógł sobie indywidualnie zdecydować, który bardziej mu odpowiada pod Wasze własne potrzeby. No i też linkuję te dwa laptopy właśnie w opisie pod tym filmem w wyborze laptopów do 5000 zł. Do 6000 zł wybrałam znowu Acer Nitro 16 w jeszcze innej konfiguracji. No i też Victus 16, też bardzo dobrze znany model, chociaż od niedawna też są te warianty białe, które no, dość fajnie wyglądają, być może niektórym będzie to bardzo się podobało. W każdym razie, jeśli chodzi o typowo sprzęt do 6000 zł, mocniejszy jest, uważam, Acer Nitro 16 od tego HP Victusa. Chociaż to oczywiście różnice są małe, nadal jednak ja bym osobiście wybrała przede wszystkim ten Acer Nitro 16. Miałam go kilka razy w swoich rękach. Były to głównie tylko konfiguracja i wgranie systemu, ale też miałam okazję tutaj potestować sobie temperaturę, ale także aplikacja NitroSense, gdzie możecie sobie na przykład ustawić cichy tryb pracy tego laptopa. Oczywiście taki cichy tryb pracy laptopa będzie dobry tylko i wyłącznie, kiedy na przykład, nie wiem, oglądacie filmy, pracujecie, chcecie, żeby w Waszym pokoju ten laptop jednak nie szumiał, to wtedy jest ok. Ten tryb cichy możecie sobie w laptopach jakichkolwiek, już nie mówię tutaj o tym Nitro, ustawić. Natomiast jeśli gracie, to nigdy nie ustawiajcie sobie trybu cichego, dlatego że ten laptop musi być dobrze chłodzony, tak? Więc najlepiej sobie ustawić wydajny tryb chłodzenia, też jest taka opcja w właśnie NitroSense, lub po prostu zostawić tryb automatyczny, wtedy laptop sam będzie dostosowywał się do temperatury procesora, czyli chłodzenie będzie działało z większą intensywnością, jak procesor po prostu będzie miał większe obciążenie, czyli co za tym idzie, wyższą temperaturę. Jeśli chodzi już o specyfikacje, mamy tutaj Ryzen 7940HS i znowu jest to 8 rdzeni, 16 wątków, tutaj jeśli chodzi o cache 24 mega cache'u i fajnie, że już też Nitro, a też w różnych wariantach dają 4800 MHz, w tym wariancie dali już 5600 MHz, więc też najszybsze te ramy.
No i też jest lepsza płyta główna w tym laptopie, dlatego że bardzo dużo wariantów Nitro ma tylko i wyłącznie RAM rozbudowalny do 32 GB, a tutaj już zadbali o to, żeby było to w przyszłości do 64. Jeśli chodzi o ten Nitro, no to też fabrycznie jest już jeden dysk SSD na złącze MWA PCI, czyli też te najszybsze dyski i jest to 1 TB i można sobie jeszcze, jakby ktoś chciał w przyszłości na przykład dokupić drugi taki dysk. Tutaj jeśli chodzi o HP Victusa, plus jest taki na start, że dano tutaj już 32 GB, ale nie można ich rozbudować. Z drugiej strony jednak nie ma ani jednej gry i nie będzie takiej gry, żeby w następnych kilku latach, żeby w ogóle wymagać więcej niż 32 GB. Bardzo ciężko jest nawet wykorzystać pełne 20 GB, tak? Więc nie mówiąc to już o 32 GB, więc w zasadzie to też nie jest jakiś minus, bo też nie sądzę, że tutaj ktokolwiek kiedyś w ogóle rozbuduje RAM do 64 GB, prędzej już wymieni laptopa za te kilka lat. W każdym razie tutaj w HP Victusie jest fabrycznie 512, SSD też na złącze M2. Tutaj mamy też, jeśli chodzi o matrycę, 16 cali, tutaj mamy też 16 cali. I taka różnica między tymi matrycami w tych laptopach. A jeszcze nic nie powiedziałam o procesorze, widzicie, jak rozpędziłam się. Który z tych procesorów jest wydajniejszy? Ten Ryzen 7940HS, 8 rdzeni 16 wątków i 24 mega cache'u, czy 20 mega cache'u, ale to jest 10 rdzeni 16 wątków, chociaż wiadomo, że to jest rozdzielone to na Pico Core. Ale mamy tutaj już w tym laptopie białym HP Victus 14 generację Inteli, czyli 514450HX. No i teraz tak, te procesory tak sobie porównywałam w benchmarkach. I z racji tego, że one są stosunkowo świeże, ta 14 generacja w laptopach i ten model też jest dość świeży, to ciężko znaleźć takie odpowiednie porównania wydajności. Natomiast z tego, co zauważyłam, stricto w grach jednak odrobinę wypada o te kilka procent lepiej Ryzen 7940HS. Tutaj natomiast będzie taka różnica na korzyść typowo multicore, ponieważ tutaj mamy jednak te 10 rdzeni, chociaż nadal jest 16 wątków, więc jeśli oczekujecie na takim laptopie, na przykład podoba Wam się bardziej wygląd, ale też pracujecie na przykład Premiere, obróbka filmów, renderowanie, no to być może od razu na start ten laptop będzie lepszy, dlatego że mamy tutaj właśnie dwa rdzenie więcej, chociaż są to i core, ale przede wszystkim macie tutaj 32 GB, tak, na start, co jest praktycznie kluczowe do takich obróbek czy do renderowania, żeby nie mieć tych 16 GB. Idąc dalej, teraz przechodzimy sobie do procesora, czyli do matrycy, więc tutaj zwykłe Full HD 144 Hz, 300 nitów jasności i jest to 100% pokrycia palety barw sRGB, więc jeśli lubicie matrycę Full HD, jesteście do niej przyzwyczajeni, bo po prostu na niej na przykład wcześniej pracowaliście, to tutaj będzie po prostu taki dodatek, że macie 100% pokrycia palety barw sRGB, czyli kolory po prostu będą tutaj lepsze, no i też jest wyższa jasność, czyli te 300 nitów, dobrze, że nie ma tutaj tych 250, które jest właśnie tą najniższą jasnością w tych laptopach gamingowych. Natomiast tutaj w Acer Nitro 16 matryca jest dużo, dużo, dużo lepsza, dlatego że mamy tutaj 2560x1600, co oznacza, że jeśli tutaj nie ma Full HD, tylko wyższa rozdzielczość, też większa szczegółowość obrazu. Ten obraz jest ładniejszy, bardziej szczegółowy. Można zobaczyć więcej detali. Mamy też 165 Hz, tutaj mieliśmy 144. Dodatkowo tutaj jest wyższa jasność tej matrycy, czyli mamy aż 500 nitów, czyli jedna z tych takich najwyższych jasności w ogóle, jaka jest w laptopach gamingowych. I też na marginesie w tych droższych laptopach oczywiście. No i teraz przechodząc jeszcze do karty graficznej, tutaj mamy 4060, tutaj też 120 W, czyli całkiem wysoko. Tutaj mamy maksymalnie 140 W. To nie jest jakaś ogromna różnica, więc na to bym nawet kluczowo nie patrzała. Ważne jest, żeby mieć te powyżej 100 W, 105 W. W każdym razie mamy tutaj 4060, czyli też tą najwydajniejszą kartę graficzną, jaka jest właśnie w laptopach w okolicach tych 6000 zł. Co do złącz jeszcze tutaj i właśnie kolor podświetlenia klawiatury tutaj jest wielokolorowy, czyli fajnie to dość będzie wyglądało. Mamy bialutki laptop jeszcze z tym wielokolorowym podświetleniem klawiatury w tym HP Victusie. Trzy sztuki tych USB szybszych w laptopie, mamy HDMI 2.1. No i mamy też uniwersalne takie USB-C, czyli możecie sobie pod USB-C w laptopie HP Victus podłączyć na przykład monitor 4K czy 240 Hz na przykład Full HD. Możecie Power Delivery, czyli też ładować sobie tutaj urządzenia. Natomiast jeśli chodzi o
Nitro 16, tutaj też ta matryca jest świetna, bo tak jak mówiłam, 100% sRGB, wyższa rozdzielczość, wyższa jasność, a jeśli chodzi o klawiaturę, oczywiście też wielokolorowe, więc to sobie bez problemu możecie ustawić, tak jak widzicie tą klawiaturę. No i przejdźmy tutaj do złącz, czyli jedno wolniejsze USB, dwie sztuki tych najszybszych, czyli fajnie, bo drugiej generacji. Jest też zwykłe USB-C, aż dwie sztuki, ale też USB-C z DisplayPortem, czyli nie ma tutaj tego jedynie Power Delivery, możliwości ładowania urządzeń, ale czy koniecznie tego potrzebujecie, to już musicie się z nami zastanowić. W każdym razie możecie sobie pod HDMI podpiąć monitor, ale także tutaj pod USB-C też dodatkowy monitor można podpiąć. No i jest jeszcze czytnik kart pamięci. Czyli krótko mówiąc, jeśli chodzi o złącza, też nieco wygrywa ten Acer Nitro 16. Jeśli chodzi o gry, typowo do gier, bierzcie, zamawiajcie ten model laptopa. Tutaj nie będziecie czego żałować, dlatego że ten laptop jest porządniej wykonany. Nie ma oczywiście tutaj aluminium w tej cenie, ale jest to grube, takie solidne tworzywo. Nic tutaj się nie ugina pod palcami. Jest ten laptop też, tak jak mówię, fajny względem matrycy, świetny względem matrycy. Jest też aplikacja, tak jak mówiłam, NitroSense i możecie sobie dostosować głośność laptopa, czy tą klawiaturę tam sobie ustawić. Tam są też zaawansowane ustawienia dźwięku i tak dalej, i tak dalej. Macie też w tym laptopie już 1 TB, więc też więcej gier się zmieści. Jest ta matryca Quad HD, czyli też wyższa szczegółowość obrazu, 165 Hz, bardzo jasna matryca z pełnym pokryciem palety barw. Można sobie też dołożyć w przyszłości jeszcze jeden dysk, jakbyście chcieli, więc ten laptop generalnie jest kompletny, pełny, w świetnej cenie i tutaj nie ma co się zastanawiać. Natomiast jeśli chodzi o HP Victusa, to też jest to dobry model, tak? Przede wszystkim jest biały, ładny, ma już na start 32 GB, też jest RTX 4060 z wysokim TGP, ale tutaj no pamiętajcie, że jest matryca Full HD, tak? Więc nie ma tego 2560 na 1600, tak jak to było tutaj w Nitro, no i też jest mniejsza ilość złącz, więc też się upewnijcie, że te złącza po prostu Wam pasują, z której strony też możecie sobie na przykład obejrzeć, tak, że to jest HDMI, dwie sztuki USB, tutaj mamy też USB-C i ładowanie urządzenia z prawej strony. Przechodząc do 7000 zł, znowu dwa modele laptopów. Pierwszy, który tutaj widzicie, Acer Nitro 16, który już w cenie też ma Windows 11, no i Gigabyte Aorus 16X, który też ma Windows 11, więc w zasadzie niezależnie, który z tych laptopów wybierzecie, który zresztą ten jest w tym momencie w jakimś tam kodem rabatowym, jak się go skopiuje, no to laptop będzie za 6600 zł. Tutaj cena jest 6890 zł, w każdym razie oba te laptopy są bardzo dobrze wycenione i mają też najwydajniejsze specyfikacje w tej cenie. No i też patrząc jeszcze na to, na ten fakt, że jednak Windows 11 jest w cenie, no to też nie trzeba się martwić, żeby tutaj ten system osobno sobie zakupić, tak, i wgrywać. Jednak pamiętajcie, że niezależnie czy kupicie ten laptop już taki gotowy z systemem czy nie, to i tak trzeba sterowniki sobie samemu zawsze w takim laptopie wgrać. Więc też wgrałam. W opisie pod tym filmem znajdziecie film, gdzie nagrałam, jak wgrać samemu sterowniki do laptopa, jak wszystko sobie skonfigurować, więc też to obejrzyjcie, ponieważ warto, jak już macie nowy laptop, wszystko sobie porządnie skonfigurować pod wydajność i też upewnijcie się właśnie, tam w filmie pokazałam, jak sprawdzić, czy macie wszystkie sterowniki, czy czegoś tam przypadkiem nie brakuje, a jak brakuje, to jak taki sterownik wgrać. W każdym razie już teraz przechodząc do tych dwóch laptopów, które wybrałam. Tutaj no, wybór jest taki dość ciężki, żeby sprecyzować, który z tych modeli jest konkretnie lepszy. Mi się zawsze podoba w tych Aorusach 16 te klawisze WSD i tak dalej, które wyglądają bardzo fajnie. Zresztą ciekawie ten laptop wygląda, bardzo estetycznie, ładnie. A jeśli chodzi o Nitro 16, no to już taki porządny kawał grubszego sprzętu, ale też bardzo fajny model, ponieważ tak jak mówiłam, miałam go w rękach, kilka razy konfigurowałam, wgrywałam system, więc też bardzo, bardzo tutaj odnośnie tego modelu mam pozytywne spostrzeżenia. Nie ma też żadnych problemów w nim z temperaturami, z przegrzewaniem się. No jest fajna aplikacja pod Nitro, NitroSense. Zresztą Gigabyte też ma swoją aplikację, więc też nie ma żadnego problemu. Jeśli chodzi o procesor, no mamy tutaj w tym Nitro 7840HS, czyli znowu 8 rdzeni i 16 wątków. Tutaj natomiast jest procesor od Intela 13650HX. Jest to dokładnie 14 rdzeni, jednak pamiętajcie, że te rdzenie są podzielone na i-core i P-core, czyli dokładnie tak naprawdę tych P-core, czyli odpowiadających stricte za wydajność, jest 6 rdzeni, a dodatkowe 8 rdzeni jest to i-core, czyli ten multicore, odpowiadające za multicore i tym bardziej energooszczędne, więc łącznie z tych rdzeni więcej, chociaż oczywiście, tak jak mówię, pamiętajmy, że nie są to rdzenie pełnej wydajności takie same, tak jak to robi na przykład AMD, że mamy tutaj 8 rdzeni pełnej wydajności, to jest 6 rdzeni pełnej wydajności, a cała reszta 8 dodatkowych to jest po prostu takich energooszczędnych dodatkowych. No i teraz tak,
Jeśli chodzi o multicore, oczywiście, jeśli renderujecie, obrabiacie jakieś filmy, no to taki te i-core rdzenie się bardzo przydadzą, czyli te dodatkowe rdzenie. Ten procesor po prostu będzie wydajniejszy, czyli w multicore oczywiście on wygrywa. Natomiast jeśli chodzi o ten procesor, to on nadal jest świetny typowo do gier, ponieważ do gier te procesory osiągają praktycznie taką samą wydajność, więc to należy mieć na uwadze. Więc jeśli chodzi o procesory do gier, to pozostawiam mniej więcej znak równości, a jeśli chodzi o pracę, renderowanie, no to jednak ten trochę będzie lepszy. Teraz tak, mamy też w tych obu laptopach 16 GB, 5600, no i tutaj 16 GB, ale 4800. No właśnie, niestety w tym Gigabyte Aorus jest tak, że z tego co zauważyłam, do tej 14 generacji już nowszej dali te ramy 5600, a do 13 generacji poprzedniej dali 4800, więc taki mały minus. Natomiast mamy tutaj już dysk 1 TB i tutaj 1 TB w jednym i drugim laptopie. Jeden i drugi laptop też ma już lepszą kartę w końcu, 4070, 4070. Jeden i drugi laptop ma pełną moc tej karty graficznej, czyli też do 140 W. Teraz przechodzimy jeszcze do matrycy 2560x1600, dokładnie to samo jest tutaj, 165 Hz. I jeden i drugi z tych laptopów mają pełne pokrycie palety barw sRGB. Jeśli chodzi o ten laptop Gigabyte'a, to też tutaj producent zadbał o to, żeby ta matryca miała dość niski czas reakcji, więc tutaj są te 3 milisekundy. Jeśli chodzi o Acer Nitro, to też jest on znany z tego, że właśnie w tych wszystkich wariantach ma te 3 milisekundy. Więc niezależnie, który z nich wybierzecie, to do takiej gry jak CS2 będzie jeden i drugi z tych laptopów dobry, ponieważ macie wydajny procesor, matrycę z wysokiej częstotliwością odświeżania, ale także przede wszystkim z niskim czasem reakcji. Bo co z tego, jeśli byście kupili na przykład laptopa, który ma 165 Hz czy 240 Hz, skoro czas reakcji byłby na przykład 10 milisekund, czy 15, czy nawet 20 milisekund, więc taki czas reakcji też się przydaje oczywiście i tutaj nie ma na co narzekać w tych obu laptopach. Oczywiście też Gigabyte Aorus 16 ma możliwość dołożenia sobie drugiego dysku, to samo jest w Acer Nitro 16, jakbyście chcieli sobie w przyszłości dołożyć, nie ma żadnego problemu. Jeden i drugi laptop, tak jak mówiłam, ma 100% sRGB. Podsumowując te dwa modele laptopów, ciężko wybrać jednoznacznie, który z nich jest lepszy. Tutaj oczywiście jest jakaś w tym momencie promocja, ale być może ona zniknie, laptop wróci do swojej standardowej ceny, która wynosiła no 7 tysięcy złotych. Więc te 400 zł będzie niedługo drożej, prawdopodobnie, natomiast jeśli jest w tej cenie, to też jest to bardzo dobra okazja, ponieważ dostajecie już tutaj laptop z 4070 kartą. Też jest Windows w cenie, który swoje kosztuje, wydajny procesor, możliwość dołożenia sobie dysku, 1 TB w zestawie, no i pamiętajcie też o tej świetnej matrycy, która jednak ma 100% pokrycia sRGB i wyższą rozdzielczość, co za tym idzie, zwiększa szczegółowość obrazu, dokładnie to samo jest tutaj. Mamy tą kartę graficzną z pełną mocą, tak jak zresztą w Acerze, procesory bardzo podobnej wydajności w grach, tutaj jest lepszy pod multicore, jednak to jest taki mały minus, że są te wolniejsze ramy, jednak cała reszta jest tutaj też na plus, więc który z tych modeli wybierzecie niezależnie, to przypuszczam, że będziecie zadowoleni. Przechodzimy do 8000 zł i tutaj jest naprawdę ciekawie, ponieważ w tym budżecie, w tej cenie już można wyrwać naprawdę bardzo, bardzo mocne modele laptopów. No i teraz tak, zacznijmy sobie od może Lenovo Legion 5, który wybrałam, który już ma 32 GB w cenie, no i też już jest 14. generacja procesorów Intel w tej cenie. Czyli mamy dokładnie 14650HX. I ten procesor, czyli dokładnie jest tutaj 16 rdzeni, 24 wątki, 30 aż mega cache'u, na procesor Intel to jest naprawdę dużo, no wypada świetnie. Natomiast jest jeszcze drugi model laptopa, który chcę Wam pokazać, czyli tutaj Predator Helios Neo, który pojawił się już u mnie chyba pierwszy raz w marcu albo w lutym w zestawieniu. I ten model laptopa właśnie posiadał dokładnie te same specyfikacje, które tutaj widzicie. Ta sama cena, więc się nic nie zmieniło. Jest to top hit, chyba MediaExpert oznaczyło, dlatego że on się faktycznie najlepiej sprzedaje. Ma tak bardzo dużą sprzedaż ten model, się wcale nie dziwię. I postanowiłam go znowu umieścić w moim zestawieniu, mimo że już parę razy się pojawiał, dlatego że znowu w tej cenie do 8000 zł ciężko wybrać coś znowu mocniejszego, tak? Więc jedyne alternatywnie można wybrać tutaj Lenovo Legion 5 i właśnie wyjaśnię różnicę między tymi dwoma laptopami i sami zdecydujecie, czy jednak nadal wylicie Predator Helios czy Legion Slim. Czyli tak jak powiedziałam, tutaj mamy 16 rdzeni, natomiast tutaj, uwaga, są już 20 aż 4 rdzenie, ponieważ i9-13900HX jest to najmocniejszy wariant procesora w i9-kach 13 generacji, która była w laptopach, no i to jest to już 24 rdzenie, czyli za tym idzie, przez dużą ilość rdzeni po prostu ten laptop jest lepszy w multicore. No,
To jest 16, to jest 24, nie ma co porównywać. Więc w multicore nawet ta różnica jest na korzyść 20% dla tego laptopa. Czyli jeśli renderujecie, obrabiacie coś, jest pełny wykorzystany potencjał procesora, to oczywiście ta i9 w multicore będzie dużo lepsza. Co na start to mówię. Natomiast jeśli chodzi o porównanie w grach tych procesorów, to nadal ta i9 wypada lepiej od tej i7, mimo że to już mamy nowszą generację. Tutaj jest poprzednia generacja, 13, to nadal ten laptop ma jakieś 7-9% korzystnej, większej wydajności w grach względem właśnie tej siódemki. Natomiast na minus w tym laptopie, jak to jest? Mamy tylko 16 niestety GB w tym laptopie, czyli docelowo tutaj, może nie teraz, ale na przykład za rok, za półtora, bym myślała, żeby te ramy wymontować stąd i zamontować dwie kości po 16, żeby było 32 GB i oczywiście też o tym wysokim taktowaniu 5600 MHz. Czyli to na pewno trzeba będzie w przyszłości sobie ten laptop rozbudować. W każdym razie, na ten moment, na to jak jest wyceniony, jaką ma wydajność, to jest nadal świetna opcja. Mamy tutaj na plus na przykład jest to, że jest 1 TB, bo jakby tutaj było te 512, znowu był taki minus, że trzeba było sobie dysk dokładać. Na szczęście tutaj Acer dał już 1000 giga na tym najszybszym dysku M2 PCI. No i też jest RTX 4070, który ma te najwyższe TGP, czyli 140 W, czyli najwyższa moc dla tej karty graficznej. No i też jest 16 cali o tej wyższej rozdzielczości, 165 Hz, no i pełne pokrycie palety barw. Teraz przejdźmy tutaj do Lenovo. To jest podobnie 1 TB, możliwość sobie dołożenia drugiego dysku. Taka sama matryca, jednak na korzyść w Lenovo, to jest właśnie taka główna korzyść, jest to, że jest 240 Hz częstotliwości odświeżania, ponieważ mamy tutaj oczywiście te same matryce, jeśli chodzi o rozdzielczość, natomiast typowo jeśli chodzi właśnie o częstotliwość odświeżania, no to jest tutaj różnica właśnie taka, że w tych Acerach po prostu jest 165 Hz zawsze maksymalnie i nie da się tego przeskoczyć, tak? Tutaj Lenovo daje w tych najlepszych wariantach właśnie już 240 Hz z najwyższą jasnością 500 nitów, więc jest to po prostu korzystniejsze. Co do karty graficznej w Lenovo, no to też jest 4070, zawsze Lenovo daje też w tych Legionach najwyższe 140 W. No i też złącza, mamy tutaj dużą ilość złącz pod USB-C, można sobie monitor, ładowanie urządzeń, HDMI 2.1, czytnik kart, 3 sztuki tych szybszych USB, ale nie najszybszych, ponieważ najszybsze właśnie drugiej generacji. No i tutaj nie ma pełnego pokrycia 100% palety barw sRGB. No i też w tym laptopie tylko biały kolor podświetlenia klawiatury, ale wydaje mi się, że jest to pozytywne, bo ten laptop jest taki elegancki, estetyczny. Dobrze wykonane, te wszystkie te Legiony są świetnie wykonane, mają świetną obudowę. Natomiast gdyby tutaj takie wielokolorowe było, to nie do końca by to nawet wizualnie pasowało. W każdym razie tutaj w tym Predatorze Helios możecie sobie dowolne, tak jak zresztą widzicie, kolory tutaj ustawić na tej klawiaturze. I teraz tak, podsumowując te dwa modele laptopów, który z nich jest lepszy? Jeśli gracie w typowo na przykład CS2, no to te 240 Hz, zwłaszcza, że Legion też ma niski czas reakcji, ponieważ włączając w aplikacji Lenovo Vantage Overdrive'a też tam można zejść do 3 milisekund tego czasu reakcji, więc bardzo nisko. To samo jest Predator Helios, tutaj też są 3 milisekundy matrycy. Jednak no tutaj jest 240 Hz, tutaj w Predatorze mamy 165 i to jest właśnie jedyna różnica według mnie na korzyść Lenovo. Ponieważ cała reszta, no i te 32 GB, tak? Ale cała reszta, pomijając ten RAM, który oczywiście też można rozbudować sobie tutaj, no to jest jednak na korzyść w Predator Helios. Zwłaszcza, że jeszcze w tej cenie, z tak wydajnym procesorem, dostajecie Windows 11 Home, który, tak jak mówiłam, to jest wartość 500-600 zł liczona, więc można powiedzieć, że ten laptop jest jeszcze tańszy. Bez systemu to on może by, nie wiem, kosztował 7 tysięcy, więc to byłoby świetne, ale no niestety nie jest sprzedawany bez systemu, więc trzeba go brać w takiej formie, jakiej jest, albo wybrać inny model. Też widzę, że laptop jest dostępny od ręki, więc sobie można dodać do koszyka i zamówić na przykład z dostawą już na jutro, tak? Więc na jutro już byście mieli taki laptop. Świetna opcja, najbardziej, tak jak mówię, wybierany, najczęściej wybierany. Znowu Legiony słyną z tego, że są świetnie wykonane. Mają też dobrą kulturę pracy. Jak ustawicie tryb cichy, to ten laptop będzie zupełnie cichy. Ciężko tutaj powiedzieć jednoznacznie, wydaje mi się, że po prostu dla większej ilości graczy będzie lepszy ten model, ale też dla osób, które obrabiają jakieś tam filmy, potrzebują renderowania, będzie lepszy ten model. Natomiast ten model wzięłabym dla graczy CS2 lub dla osób, które na przykład cenią sobie Lenovo Legion 5, jeśli chodzi o budowę, jakość wykonania, ponieważ w Lenovo Legiony no to słynie to naprawdę z porządnie zrobionych laptopów.
Przechodząc do 9000 zł, kolejne dwa modele laptopu. Względem poprzedników będziecie musieli pomyśleć, czy chcecie dopłacać, dlatego że tutaj za dużo się nie zmieni. Nadal będzie karta 4070, co jest kluczowe do gier, czyli ta sama karta zostaje. Będą różnice, można powiedzieć, w ramach czy w jakości wykonania obudowy. Same procesory też nie są jakoś specjalnie dużo wydajniejsze. Ale do rzeczy. Tutaj mamy procesory i7-14700HX w jednym i w drugim modelu laptopa. Jeśli chodzi o właśnie ten procesor, czyli już 14 generacji z dopiskiem HX14700HX, jest to łącznie 20 rdzeni, ale warto zauważyć, że wśród tych 20 rdzeni jest łącznie 8 rdzeni P-Core, czyli tych odpowiadających stricte za wydajność, no i dodatkowe 12 rdzeni jest to już E-Core, czyli tych energooszczędnych dodatkowych. Więc tak naprawdę typowo do gier korzystacie z tych rdzeni P-Core. Te E-Core, można powiedzieć, są dodatkowe takie w momencie, kiedy, nie wiem, chcecie renderować coś, czy chcecie po prostu skorzystać z możliwości multicore waszego procesora. Wiele zakładek, jakieś tam produkcje, praca w zakładkach itd., itd. No i też jeden i drugi laptop już ma 32 GB o tym najwyższym taktowaniu, 5600 MHz, MSI Sword dokładnie to samo, jeden i drugi z tych laptopów mają te same procesory i te same kości RAM. Dodatkowo MSI ma o tyle fajną płytę główną, że pozwala rozbudowę RAMu do 90 aż 6 GB. A jeśli chodzi o Lenovo Legion, no to tutaj jest limit właśnie do 32, więc tak naprawdę w momencie, kiedy zapełnicie ten RAM do 32, no to już brak możliwości rozszerzenia tych kości RAM po prostu jest w przyszłości, więc musicie mieć po prostu na uwadze, że jeśli będziecie tutaj pracować w jakichś profesjonalnych programach architektonicznych i tak dalej, to ten limit może okazać się właśnie problemem, że nie rozbudujecie do 60 na przykład 4 GB RAM, a tutaj MSI pozwala aż do 96. Tutaj też taki minus w Lenovo Legion 7, że producent dał tylko 512 SSD, no ale na szczęście możecie sobie SSD-ka dorzucić w przyszłości. Tutaj jest 1 TB, no i można możliwość dołożenia drugiego dysku też o tych właśnie najwyższych prędkościach, jakby ktoś chciał. Tutaj jest 17 cali. Tutaj natomiast ten laptop ma 16 cali. 17 cali rozdzielczość ta, która była w tych poprzednikach, 2560x1600, 240 Hz. Tutaj jest rozdzielczość jeszcze bardziej nietypowa, czy jeszcze bardziej szczegółowy ten obraz będzie. Już taki prawie podchodzący po 4K, chociaż nie też pełne 4K. 3200x2000 taka rozdzielczość przy odświeżaniu 165 Hz. Więc tutaj mamy wyższe odświeżanie, nieco niższa rozdzielczość, ale uważam, że to jest odrobinę lepsze, ponieważ z takiej rozdzielczości po prostu bardziej zadana jest wydajność, jeśli chodzi o kartę graficzną. Kiedy mamy wyższą rozdzielczość, no to karta jest jeszcze bardziej właśnie wyżyłowana w grach. Jeden i drugi laptop, niezależnie czy jest to właśnie Legion 7 czy MSI Sword, posiadają wielokolorowe podświetlenie klawiatury. No i teraz jeszcze taka informacja odnośnie, tutaj chciałam powiedzieć, odnośnie matrycy. Ponieważ okej, tutaj ustaliliśmy, że jest wyższa rozdzielczość, ta jest niższa, natomiast MSI Sword nie ma pełnego, 100% pokrycia palety barw sRGB niestety. A jeśli chodzi o Legion, to jest 100%, ale nie sRGB, czyli jeszcze wyższa paleta barw DCI-P3. Dla osób, które mają duże oczekiwania, wymagania odnośnie pracy, na przykład w zdjęciach, w grafice, to ta matryca zrobi ogromną, ogromną robotę. Jeśli też macie wymagania, żeby widzieć na przykład w jakiejś grze single player, w której gracie, żeby ten obraz był najładniejszy, no to właśnie to zastaniecie w tej matrycy, która jest w Lenovo 7. Taka kolejna dodatkowa informacja odnośnie obudowy. Ten Legion 7 słynie z tego, że ma całą metalową obudowę. Więc po prostu jest to laptop świetnie, świetnie wykonany, solidny, ciężki i tak dalej. Tutaj jest to oczywiście standardowo, tak jak wreszcie laptopów gamingowych, tworzywo sztuczne, oczywiście porządnie wykonane, ale jednak. No i jeszcze sprawdźmy złącza. No tutaj mamy USB-C, czyli standardowo z DisplayPort Power Delivery, możliwość ładowania urządzeń, 3 sztuki tych szybszych USB. No i też jest HDMI 2.1. Tutaj w tym Lenovo Legion 7, jeśli chodzi o złącza, mamy czytnik kart pamięci, mamy USB-C, czyli tę możliwość podpięcia właśnie urządzeń i też obrazu monitora. Mamy też zwykły USB-C, tutaj jest kolejny USB-C, który ma te same funkcje, które są tutaj. No i jeśli chodzi o te zwykłe USB, zwykłe USB 3.2 pierwszej generacji, dwie sztuki, więc tak to wygląda. Ostatni laptop dzisiejszego zestawienia, aczkolwiek jest on w promocji, więc ciężko powiedzieć, czy można uznać, że on jest do 10 000 zł. Powiedzmy, że tak. Dlatego, że zostało 43 sztuki w tej promocji do 10 000, potem cena może wrócić do 11 900 lub do
11 prawie tysięcy. Ciężko powiedzieć, jak u sklepu ustali cenę, gdy ta promocja się skończy. W każdym razie na ten moment do 10 tysięcy, a nawet do 11 tysięcy złotych, ten model jest po prostu najwydajniejszy. Dlaczego? Dlatego, że mamy kartę graficzną 4080. I ta karta to nie jest odrobinę wydajniejsza o 4070, nie jest to 20%, 15%, jest to praktycznie 50-60% aż różnicy wydajności na karty 4080 względem 4070, więc różnica wydajności jest ogromna. Czy warto dopłacić do tego laptopa względem na przykład tego, który był za 8 tysięcy? Tak, ale tylko i wyłącznie w momencie, kiedy jest ta promocja, ponieważ jeśli on będzie kosztował już 12 tysięcy złotych, no to różnica jest na tyle ogromna, że no nie do końca. W każdym razie, tak jak mówię, 10 tysięcy złotych warto brać. Zwłaszcza jeśli na przykład długo rozważaliście najwydajniejszym laptopem, czy brać 4070, czy brać 4080, to tutaj w tym momencie się opłaca. Mamy nadal ten procesor 24-rdzeniowy 13900HX, czyli najwydajniejsza i9 z 13 generacji w laptopach. Mamy też ramy. Szkoda tutaj, to jest właśnie mały minus, że nie ma tutaj 302 GB RAM-u, ponieważ no docelowo jednak trzeba będzie tutaj wymienić na 32 GB RAM-u w tym laptopie, bo wszystkie te najnowsze gry na start praktycznie na ultra ustawieniach zjadają 16 GB RAM-u na początek. Więc na pewno docelowo tutaj na przykład za rok wymieniłabym w tym laptopie do 32 GB RAM-u. Tutaj na przykład fajne jest to, że producent nie dał tych 512 giga, tak jak poprzednik Lenovo Legion 7 w tak dobrym, wydajnym laptopie producent dał 512, to już jest 1000 giga RAM-u na tym najszybszym dysku, na złączonym do PCI. Tak jak mówiłam, 4080 karta jest w tym laptopie. No i ta karta 4080 ma różne moce w laptopach, tak? Jeśli chodzi o właśnie ten najwydajniejszy wariant z tego, co widziałam, no to jest to 175 W dla tej karty graficznej w laptopach i właśnie tyle ten laptop posiada. Czyli tutaj Predator Helios jakoś nie ogranicza tej karty graficznej. Nie można tutaj mówić o jakimś ograniczeniu mocy, mimo że dali tak mocną kartę graficzną. Tutaj działa to z pełną wydajnością. No i też fajne jest to, że w końcu w Predatorze dano 240 Hz matrycę. Czyli mamy wyższą rozdzielczość, w zasadzie moją ulubioną w laptopach. No i też nie jest to 65 Hz, czyli już te 240 Hz. Dodatkowo fajnie wizualnie ten laptop wygląda, to jest takie podświetlenie, też podświetlona klawiatura, świetna matryca, pełne 100% pokrycie palety barw DCI-P3, czyli tej najwyższej. Predatory to są bardzo porządne laptopy. No i tak jak mówię, robotę tutaj robi właśnie procesor bardzo wydajny, ale także karta graficzna, która jest dużo, dużo wydajniejsza od 4070, mamy tutaj 4080. No i kwestia jest jeszcze taka, że w tej cenie jest też Windows 11 Home, czyli tak jak mówię, 500-600 zł jest to doliczone w cenie, ale mimo wszystko, biorąc pod uwagę, że ten laptop już jest w promocji, ma tą najwydajniejszą kartę w tak niskiej cenie i jeszcze jest ten Windows, no to dodatkowo jakoś dodaje takiej atrakcyjności, żeby jeszcze go kupić, tak, niczym się tutaj nie trzeba przejmować, kupujecie laptop, macie już system wgrany, tak to wygląda, więc podlinkuję go też w tym filmie i kto pierwszy, ten lepszy, jeśli macie taki budżet na laptop, jeśli szukaliście laptopa w tej cenie, to warto go jak najszybciej kupić, póki ta po prostu promka się nie skończy. W tym filmie ode mnie to już wszystko. Kolejny materiał z laptopami będzie oczywiście za miesiąc, na początku pierwszy, drugi, trzeci, maksymalnie dzień sierpnia. Tak jak mówiłam, jeśli macie inne wymagania, szukacie laptopa pod inne zastosowania, możecie się ze mną kontaktować poprzez moją stronę www.sandramyślnikiem.pl, zakładka wybór laptopa. W tym filmie już to wszystko, ja Wam znowu dziękuję jak co miesiąc za obejrzenie, od 6 lat Wam dziękuję zresztą, więc widzimy się za miesiąc w lapkach.